Witam Was. Ja nazywam się Dawid Muszyński, a moim gościem dzisiaj jest Laszek Lichota, a porozmawiamy o Rambo. A dlaczego Rambo? To zaraz się dowiecie. Ty w ogóle byłeś fanem Stalona, jak latał najpierw po lasach, później po dżunglach? E, oglądałem jako dzieciak. E, nie pamiętam, czy miałem 9 czy 12 lat, kiedy to weszło. Ostatnio udzielałem zresztą wywiadu na ten temat i powiedziałem ze stuprocentowym przekonaniem, że jako dzieciaka zabrał mnie ojciec do kina na tego Rambo. Ale przemyślałem sprawę i nie byłem już pewien, czy w kinach wtedy było, czy nie weszło to dopiero na DVD. E... Na DVD to na pewno nie na DVD, tylko VHS. Na VHS-ach, nie? Na VHS-ach. E, ale to by był po początek lat 90., więc. 82 weszło do kin w Stanach, czyli u nas nawet jakby się pocisnęło, to 83 e... wątki. coś. No, nie, nie, nie chcę się kłócić, na, natomiast na pewno oglądałem to jako dzieciak. E, I e, no. Jak większość takich po podwórkowych łobuzów, e, no byłem zafascynowany tą postacią takiego samotnego, sprawiedliwego, któremu wszystko wolno i e, jest w stanie za pomocą swoich mięśni i gadżetów, e, niezbyt nawet wyszukanych. Typu nóż czy łuk e, zrobić rozpierduchę na pół świata. A to też opaseczka o, była grana? Tak. Opaskę nie pamiętam, żebyśmy, nie, żebyśmy grali, natomiast na pewno rzucaliśmy nożami. Uczyłem się to było na, namiętnie, rzucać nożami do, do desek drzew. E, nie tylko nożami. Oczywiście nie takimi jak Rambo, no bo nie było dostępu, <laughs> więc to były noże kuchenne, które kradłem z domu i y, y, łamałem je, ucząc się. Ja potem się nie przyznawałem i matka nigdy nie wiedziała, gdzie te noże, noże giną. E, ale... czy znaczy, w ogóle zabawa w noże to była dość popularna, bo pamiętam, że nawet jak, jak nie w drzewa, to wiesz, kroiło się ten kawałek ziemi i Było, było, nie. było, albo koło stóp, że do szpagatu się tam doprowadzało no, przeciwnika, e, czasami się trafiło w stopę, no. A potem jeszcze łuki doszły, takie samoróbki, e, to też pamiętam, że różne były sytuacje, A my mieliśmy jeszcze takie wojny podwórkowe. Może to już nie takie związane bezpośrednio z Rambo, bo to było podwórko jedne na drugie, gdzie się używało już wszelkiej broni, i dzisiaj to by dzieciaki trafiły do Poprawczaka, a rodzice do więzienia, pewnie za, za, za coś takiego. Ale się robiło bosmanki, nie wiem, czy pan, że to była bosmanka. Nie, ale pamiętam wojny. Pamiętam, na, największe wojny zawsze były w e, Śmigus Dingus, kiedy jedno osiedle wychodziło na drugie, i tak naprawdę to każdy miał. Wielki kupeł wypełniony wodą, ale ta woda nie była na Tak, no, u w u tym nas jeszcze było tak, że nie, niektórym się nie chciało nosić tej wody i wiader. Oczywiście pamiętam, że się jeździło i taksówkami, i autobusami z tymi wiadrami i lało się gdzie popadnie i w mieszkaniach, ale jeszcze u nas był taki staw, więc żeby nie nosić wody, to wrzucali ludzi do stawu. <laughs> e, więc to taki był śmigł z dingu z latach 80. No teraz to już wiesz. Nie znają tego, to jest no, tak naprawdę, no, wiesz, no. w domu ktoś... Ale kogoś... pamiętam, rzucaliśmy w siebie, robiło się z zapałek i igły, i lotek, i nitki, takie loteczki małe i się też rzucało, tak żeby się wbijało. Ty to w ogóle masz z tymi lotkami jakieś przejścia, bo gdzieś słyszałem historię, że w głowę dostałeś? Tak, to mój brat, pozdrawiam serdecznie mojego brata, e, w, bo mam dwóch braci, jeden, jeden był kuśnierzem, a kuśnierz, jak ma na deskach, rozbija te skóry, to takimi specjalnymi gwoździami kuśnierskimi. No i drugi mój brat e, średni e, kiedyś się bawił, robił lotki z tych klocków kuśnierskich i z tych szpil gwoździ. Ja siedziałem sobie na środku pokoju, a on rzucał w szafę, która była za mną. No i źle obciążył, bo plasteliną dociążał, żeby balans złapać. Źle obciążył, chciał w szafę, a w, w, w głowę mi wbił. Mówi, że to tłumaczy do dziś pewne moje zachowania. <noise> Dobra, wracając do Rambo. A bo, właśnie, Rambo. Bo, <noise> właśnie, bo spotkaliśmy się tutaj, żeby powiedzieć o audiobooku, którego właśnie tutaj Leszek jest, nazwijmy to, głównym bohaterem, bo czyta tą całą historię. Głównym narratorem, może tak. Głosem. Głównym narratorem, tak. I zdziwienie może Was wywołać to, że trzy części, które znajdziecie właśnie na Storytel. No, nie za bardzo mają się do tego, co oglądamy w filmach, i to nie jest ten Rambo, którego znamy z filmów. I tutaj mam nadzieję, że Leszek nam opowie, na czym polega ta różnica, jako człowiek, który przeczytał jedno, obejrzał drugie. No więc tak, najpierw obejrzałem, więc dla mnie Rambo było to, czym nas obdarzyło kino. Tak? To, to był Rambo. I teraz było moje wielkie zdziwienie, że to pierwowzór jednak nie był taki, że ta książka, raz pierwsza część, kończy się zupełnie inaczej niż film. E, nie, ch nie chcę zdradzać, e, więc zapraszam, posłuchajcie, to się dowiecie. E, natomiast jest o wiele bardziej pogłębiona psychologicznie e, zarówno postać Rambo, jak i jego antagonisty, tego Tisla, który go ganiał który jest równorzędnym przeciwnikiem. Ten Morel opisuje to jako z dwóch perspektyw ten, ten, ten świat. Z perspektywy właśnie tego buntownika Rambo i tego obrońcy status quo i tego, co, co tej cywilizacji naszej. E, czyli Tisla e, i jesteśmy w stanie bardzo dobrze zrozumieć obie te strony. Obie mają swoje racje e, i to się świetnie jakby czyta, i, ale jest to dużo głębsze niż film, bo film trochę został spłaszczony do takiej siekanki i... no plus film ma ten wymiar patriotyczny. E, oryginał taki patriotyczny nie jest, no bo właśnie jednak pokazuje wręcz przeciwnie, wręcz przeciwnie. On, 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 on ma, ma nawet taką nutkę troszeczkę. Mm antysystemową, tak? eee, no więc, więc też antypatriotyczną, no bo jeżeli jeżeli jakąś struktura jest, e, mamy jakąś strukturę, e, no to ona musi stworzyć system. Jeżeli jesteś przeciw temu systemowi, no to jesteś przeciw temu patriotyzmowi, który się z tego systemu, który z tego systemu wyrasta. Bo przypomnijmy, że w ogóle Rambo jako książka powstała jak właśnie taki sprzeciw e, e, wojnie w Wietnamie tak. i nawet nie tego, że ci ludzie są tam wysyłani e, tak naprawdę za, za kary, no, to jest przymus, ty musisz tam jechać. To bardziej tutaj dostaje się państwu za to, że nawet jak już tych młodych ludzi wykorzystało do swoich celów, no później wiemy, że wojna w Wietnamie nie była tym, co, co o czym mówiono amerykańskiemu społeczeństwu, to, że tymi ludźmi później się już nikt nie zajmuje. Wróciłeś no tak. i radź sobie sam, masz traumę, nara. I właśnie Rambo jest takim produktem traumy. Tak, tak, Padł też, myślę, że to były czasy, kiedy padł też mit takiego Podejścia: Bóg, honor, ojczyzna, oddaj życie za swój kraj bezwarunkowo, że nagle ludzie zda, zaczęli sobie zdawać sprawę bez sensu jakby tych wojen, i że e, wojnę wszczyna kto inny, a kto inny mają prowadzić i poświęcać swoje życie. E, wbrew swoim interesom e, prywatnym, e, nie wiadomo, dlaczego miałby bronić interesy tego kogoś u góry. A jeszcze nie daj Boże, jeżeli ta wojna jest robiona na obcym terytorium, jak było w Wietnamie, czyli oni niczego nie bronili, po prostu jechali, byli najeźdźcami. Tak też do. Do tego podchodzili. E, I e, jak ludzie sobie zaczęli zdawać z tego sprawę, no to nam, przestało im wystarczać to, że e, po jakiejś traumie, po tym, że zostaniesz kaleką na tej wojnie, e, ktoś da ci order i to załatwia sprawę. No, no właśnie, bo wracasz i nikt się Tobą nie, nie interesuje. Mało tego. Nawet społeczeństwo dookoła ciebie na początku ci, co jak mówili, fajnie, że walczysz za nas kraj oddajemy ci tak, cześć, tak. to jak wracasz, mówią, no dobra, no to na no razie. to fajnie, tak, wróciłeś, piąteczka, piąteczka. Nie, tak, a jeszcze, jeszcze wrócisz jakiś zwichrowany psychicznie, no bo przecież to się, to się zdarza, bo tam w, widzieli rzeczy, których oko ludzkie nie powinno widzieć, albo przynajmniej robić wszystko, żeby do tego nie doszło, to... Eee, brali ich za dziwaków po prostu, jakichś wyrzutków i odmieńców, odszczepieńców, tak? Mówię, no, a, ty jesteś taki dziwny po tej wojnie, to, nie, to, to idź sobie tam swoimi ścieżkami. Zastanawiam się, po przeczytaniu tych y, trzech części, Rambo telewizyjny, kinowy stracił dla Ciebie trochę na atrakcyjności? Czy po prostu stworzyłeś zupełnie nowego bohatera i mówisz tak, no to, to nie są ci sami bohaterzy, to nie jest ten sam Rambo? Nie, 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 to, to aż, aż, tak, aż tak dalekie to to nie jest od siebie e, po prostu no, książka jak to każda książka no, ma większe możliwości jest bardziej pojemna i przez narrację, czyli przez to czego często nie da się pokazać między słowami w filmie e, mamy, mamy możliwość szerszego spojrzenia na sprawę i jakiejś głębszej interpretacji, w filmie trzeba wybrać e, po to się robi te adaptacje no, poszli w kierunku kina akcji i ten Rambo dla mnie jest, jakby zawsze będzie miał twarz Sylwestra Stalon, to już się nie zmieni I, i, i będzie tym samym twardzielem, który to wszystko robił, był wykorzystywany przez ten system, którego sam nienawidził. Natomiast no, w książce jest to po pogłębione. W książce jest jakby więcej jego przemyśleń, racji, e, moty motywacji. E, no, dlatego no, o tyle ciekawiej się to czyta. Czy ja w ogóle mam problem, że Hollywood stworzyło najpierw bohatera, a później go zniszczyło? Bo książki nie, nie powiem wam jak się kończą, tak? ale no, jest to, są to trzy części. W kinie mamy ich bodajże. No właśnie ostatnio wpadłem na piątą część, obejrzałem, no to była masakra. Tak, no, jak jesteś w stanie wytłumaczyć, po co on kopał te tunele? To nie, to nie, nie, ale to w ogóle nie można się zastanawiać, wiesz, w takiej konwencji. Po prostu siedział, sobie kopał, wiedział, że mu się przydadzą na tego dnia. No. <grym <grym Dlatego ja ja, ja miałem wrażenie, że ja oglądam oczywiście stalon, nazwali go Don Rambo, ale to już nie jest ten bohater. To już on może nie, teraz no już jeździć to... po świecie i cały czas będziemy go tak samo nazywać, ale to już nie jest. On nie ma nic z tej postaci. Tak, i on był tam już trochę taki psychopatyczny. Znaczy, no jeżeli sobie wyobrazić gościa, który wydrążył takie tunele setki, kil, nie kilometrów, przepraszam, tylko setki metrów, może kilometry, nawet tych korytarzy uzbroił je. Znaczy, trzeba mieć nierówno pod sufitem, żeby się przygotowywać do takiej prywatnej wojny. Nie? Znaczy... I tak naprawdę nie wiadomo z kim, bo on jak sobie na początku siedział, to sobie tak. siedział dla siebie w Teksasie i w sumie wiódł całkiem spokojne, spokojne życie. Tak, Więc tak. co się właśnie dzieje, to mnie to zabolało, bo wiesz, niestety żyjemy teraz w takich czasach, kiedy te filmy, na których my się wychowywaliśmy, które mamy dobre wspomnienia, bo właśnie chodziliśmy z rodzicami czy do kina, czy wypożyczaliśmy z rodzeństwem czy kolegami na VHS-ie. One teraz wracają. Zobaczmy, co z tym bohaterem wydarzyło się przez 30 no. lat. I ja nie chcę wiedzieć, co się z nim wydarzyło, bo te historie już nie mają nic fajnego do powiedzenia. To jest taka grania na mojej nostalgii. No dla nas tak, bo mamy wyrośliśmy z tamtych bohaterów. Dla ludzi, którzy nie znają ich, tak jak nie wiem, moje dzieciaki podejrzewam, no nie, nie wiem, Rambo wiedzą kto to jest oczywiście. E, parę innych takich postaci znają kultowych, e, ale nie widzieli nigdy całości. E, więc jak oni zobaczą sobie taki po 30 latach, co się dzieje z bohaterem, to dla nich to będzie początek, start. Tak jak z gwiezdnymi wojnami: najpierw obejrzeli nowe części, potem stare. Gratuluję. E, no, e, 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 tak, 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 dziękuję. Tak, to już nie, ta, tak ta, nie oglądam. No. Znaczy, wiesz, no, jeśli jest to robione tak jak na przykład Creed, czyli kontynuacja Rockiego. No to spoko, bo prawda. Nie widziałem, nie wiem. A widzisz? No to tam Rocky jest nauczycielem, tak? Masz Krida, młodego syna Apollo Krida, który był przyjacielem Rockiego, i on jest główną osią historii, a reszta no jest tak powiem do powiedzenia. To jest fajne. Ale oklątanie kolejnego terminatora, czy właśnie kolejnego Rambo, dla mnie to już się mija z celem i w Polsce mieliśmy to samo, bo jak Patryk Wega nakręcił. Stawka większa niż yy, śmierć, tak, to, to, to chyba tak się ten film na, nazywał, gdzie oglądaliśmy Klosa, tak, no to już było takie. No, no wiadomo, no, bardzo trudno mierzyć się z legendami. Nie? No, dla nas to, dla nas to są, są legendy, te wszystkie postaci, można, można ich e, lubić bądź nie, ale są to legendy. E, więc jakby e, i, i mamy bardzo wyraźny obraz tych legend ty, i tych mitów. Nie? Więc jeżeli nagle dajemy mu inną twarz, e, albo ten nasz bohater. E, jest nagle e, 30 lat starszy, to mam pewną niezgodę na to, że e, dlatego te postacie literackie są, są wiecznie żywe, bo są wiecznie młode. Znaczy w, są w, w, dokładnie w tym wieku, kiedy powstawały. I teraz pff, trzeba by mieć naprawdę super pomysł, e, ale to bardziej w stronę i nie ma mocnych bym poszedł, e, żeby wskrzeszać starych bohaterów, to znaczy właśnie. Kołek, kostium, emerytura. No i musi się coś takiego wydarzyć, co ich gdzieś tam pchnie, Albo, ale już nie mogą być tacy doskonali, bo ja już w to nie wierzę. Albo Bond, gdzie zmieniamy twarz. Zmieniamy bo cały czas. Racji. Bond tak. jest tak, Bond jest Bondem i nie boli nas, że jest inna twarz, ale to jest cały czas ten sam typ bohatera. Dokładnie. Nie? Nie ale ty też zaczynasz tutaj już obrastać jako e, legenda. No, Watacha, co by tutaj nie mówisz? Wszyscy twierdzą, jeden z najlepszych seriali z ostatnich e, 20 lat. Nic no to zro 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 nie. zrobimy za 30 lat powtórkę, tak. Nie, ale zderzyłeś się właśnie z tym, że kurczę, niby na serial. seria, bo pamiętam, się spotkaliśmy na e, planie pierwszego sezonu, no. kiedy Kasia Adamik kazała ci przebiegać przez tą e, lodowatą rzekę. Pamiętam, jak kląłeś wtedy, a ona mówiła. Leszku, jeszcze raz, jeszcze i tam pod kłodą tak zanurkuj. A tu wiesz, gdzie? No tak, zanurkuj. No, myślałeś, że to urośnie właśnie do takiej rangi, że nie. tutaj nawet operator, jak przychodzisz, mówi: najlepszy, super, ekstra. Nie, nie, no, no oczywiście, że, że, że nie myślałem. E, nie wiem, też bym chyba tak nie, nie przesadzał aż z, z tymi ocenami. Udało nam się zrobić bardzo dobry serial na dobrym poziomie. E, super akcje, świetnie zrealizowany, pięknie pokazany w, w pięknie pokazanych bieszczadach z fajnymi, ciekawymi postaciami i, i, i tyle jakby. Nie dorabiałbym do tego jakby dodatkowych piórek. No, no dobra, dobra, ale to jest taka pocztówka z Bieszczad, że ludzie zaczęli w Bieszczady jeździć. To, to. prawda. R to rozkręciliście prawda. całą gałąź gospodarki, która tam, że tak powiem, Powoli padała i nie wiem, czy ludzie wam za to będą dziękować, czy nie, bo że się tam coraz więcej e, ludzi pojawiło, bo tu kręcili serial. No właśnie, to może być obosieczny miecz, bo jak zadeptają te bieszczady, to później zaczną na nas psy wieszać, że, że za dużo, za dużo turystów i, i zgubił się gdzieś klimat i dzikość tego miejsca. Mam nadzieję, że do tego, aż do tego nie dojdzie. Trzeci sezon zamyka wszystkie wątki, które rozpoczęliście w pierwszym. Czego ja się ucieszyłem, bo po pierwszym długo czekaliśmy na drugi i zastanawiałem się, czy to wszystko zostanie ładnie zamknięte. Zostało i tak się zastanawiam, czy ty z pozycji aktora i osoby, która. No, wypielęgnowała tę postać. Chciałbyś do niej jeszcze wrócić? Czy historia, twoim zdaniem, jest zamknięta i nie ma co po prostu otwierać jeszcze raz tych drzwi? Jest koniec, jest fajnie. Ja rozmawiałem na ten temat i z reżyserami, i z producentami. E, I jestem zwolennikiem, że jeżeli udało nam się w tej trzeciej części właśnie dopiąć historię, czyli wszelkie niewiadome z dwóch pozostałych udało się wpleść i wyjaśnić. Ci bohaterowie gdzieś się dopełnili, gdzieś doszli do końca tych swoich zadań i działań, to nie widzę najmniejszego powodu, żeby to za wszelką cenę ciągnąć. Znaczy, musiałoby się wydarzyć naprawdę coś niezwykle ciekawego, innego, żeby można było użyć na nowo tych postaci. Znaczy, można jeszcze stworzyć watachę taką, że już nie oni i nie, nie Rebrow, nie Dobosz, tylko ta Straż Graniczna, jakby jakby miejsce żeby było bohaterem, hmm, doboż z tym też mogliby być, ale to jest na zasadzie jak Wrokim powiedziałeś, znaczy, tak? Że się gdzieś, się gdzieś tam so, są, ale coś innego jest ważne, bo ja już, nie, już myślę wyczerpaliśmy format właśnie taki e, pani prokurator i, 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 i niepoprawny strażnik, którzy razem się nie lubią, ale muszą współistnieć i dochodzić gdzieś do celu. Mi się wydaje, że te trzy części, jak powstały i się dopełniły, wystarczy. No i ile nieszczęść może spać na jednego y, strażnika granicznego? To no też, też już tak. chyba, da, dajmy mu spokój. Niech se założy rodzinę, właśnie, albo przejdzie na emeryturę, będzie sobie robił swoją, swoją nalewkę. Ja miałbym tej. przeciwko, żeby jak, jak stworzą za 30 lat, żebym siedział w budce strażniczej na granicy i podbijał paszporty. Tak? Ja nie będę musiał biegać już. Po Ej, tych jakie paszporty? Kaman, kaman, jakie paszporty? Do, do. No poczekaj. <laughs> Słuchaj, muszę Ci jeszcze o jedno zapytać, bo przygotowując się do naszej rozmowy, a trochę, się, trochę Cię zda, bo niejeden wywiad już z zrobiłem, ale to, że jesteś nauczycielem dla swoich dzieci, to była dla mnie nowość. Skąd ten pomysł? i czy Rozumiem, że w pandemii to stałeś się już w ogóle najlepszym kuratorem. No otóż, tu Cię muszę troszeczkę rozczarować. Ja bywam, bywam nauczycielem dla swoich dzieci i w zasadzie uczę ich tylko angielskiego, nie, przepraszam, angielskiego, matematyki. <laughs> Jak ja pomyliłem angielski z matematyką? Nie wiem. Może dlatego, że ich wiozłem dzisiaj na angielski. E, uczę ich tylko matematyki. E, I nawet... I, a teraz tego właśnie w pandemii nie robiłem, chociaż miałem to zaplanowane, miała to być moja działka. No, ale ponieważ e, praca mi na to nie pozwoliła, e, więc e, też nawet tej matematyki w tym roku ja w ogóle, w ogóle jakby ich nie uczyłem. Tylko pomagam z doskoku. E, jak są jakieś rzeczy... E, z którymi sobie tam a nie to radzą, tak, to no. tak lubisz matmę? Tak? co, nie to, że tak czy... lubię, tylko no, na tym poziomie, co oni tam jeszcze mają. Ja miałem ją bardzo do, dobrze przyswojoną e, w, średniej szko w, w szkole podstawowej, a potem jeszcze trochę średniej. E, więc nie miałem z tym żadnej trudności, bo ja po prostu rozumiałem tę matematykę. Nie, nie uczyłem, nie, nauczyłem się, A, tylko zrozumiałem. Nie, Piękne jak pojawiają się cyferki, same się suhe, sinusy, rozumiem, kosynusy, rozumiem. tak. Nie, bo ty, wiesz, jak pamiętam, jak opowiadałeś mi, dlaczego zostałeś aktorem, to jest ta sama droga, którą wybrał, nie wiem, Andrzej Grabowski, czy w świętej pamięci już Krzysztof Kowalewski. A co ci powiedziałem, bo ja różnie mówię. Może poszedłeś, bo w sumie tam nie za dużo trzeba się właśnie uczyć, A, tak. więc no. wybieramy. No i oni powiedzieli mi to samo, że generalnie aktorstwo, bo siedzisz, gadasz, w sumie fajnie nie ma y, fizyki, właśnie matematyki, chemii, no to czemu nie? No ale później masz różne podejście, bo są, są aktorzy, którzy mają matematyczne podejście do roli. Tak się tak mówi, niektórzy mają e, intuicyjne, niektórzy analizują, niektórzy czują i tak dalej. Więc to się czasami przydaje, matematyka, uczy też jakby dyscypliny i logiki. Nie? Więc to się przydaje. A to by się przydaje, jeśli chodzi właśnie o zawód aktora? E, czasami tak, zwłaszcza przy, przy podpisywaniu kontraktów. To bardzo. <grymne> A to ty tak siedzisz i tam nie <grymne> ma swojego sztabu ludzi? Stylnego który... z tylnego siedzenia tam, z <grymne> joystickiem. E, pandemia. Powoli zaczyna się rozluźniać. Trzymamy kciuki, bo teatry i po kina ruszają, ale. chwila. Kina i teatry ruszają. Tego jeszcze wtedy nie mieliśmy, więc miejmy nadzieję, że to nie będą tylko te dwa tygodnie warunkowe. Powiedz mi. Na co czekamy, co możemy z Tobą zobaczyć, czy to mały, czy duży, czy scena teatralna? No, jest parę tytułów, które zrobiliśmy e, kinowych e, w trakcie pandemii albo tuż przed. E, I nie doczekały się swoich premier, które już dawno miały być. E, jest to jedna rzecz, to jest skończyliśmy tuż przed pandemią, czyli w lutym zeszłego roku, e, film O Kalinie Jędrusik, e, który będzie miał tytuł we nie jest seks. E, I jest to taka opowieść osadzona w latach 60., e, także bardzo kolorowo, jeżeli chodzi o kostium, scenografię. E, jest dużo piosenek. E, Jędrusik e, Kalinę gra Mar Marysia Dębska, e, ja gram jej męża Staszka Dygata. E, I to będzie, nie jest to film biograficzny opowiadający jej życie, tylko fragment bardzo, bardzo konkretny z tego życia i e, no, takiej kobiecie wyzwolonej na tamtej czasy, która na swoich warunkach chciała żyć, a niekoniecznie im się to podobało. Całej reszcie e, w, tej, w tej jakby takiej szarej komunie, że ktoś jest takim kolorowym ptakiem. E, no, myślę, że to, że to będzie bardzo ciekawe, zupełnie inne kino niż, niż, niż my mamy. Znaczy, no, to będzie i trochę musicalu i, i trochę, trochę e, e, romantyzmu, trochę, trochę będzie e, takich nieoczywistych rzeczy, jakieś życie w trójkątach, e, no, bar bardzo ciekawe życie prowadzili, no, otwarty dom, e, więc, więc, więc to jest jedna premiera. Drugą rzecz, zrobiliśmy kontynuację siedmiu rzeczy, których nie wiecie o facetach, ale chcielibyście się dowiedzieć, czy nie? nie, nie Po prostu było siedem rzeczy, których nie wiecie o facetach, to po, po taki po film po był. Nie, nie, to nie ten. E, tam, to było w co mówisz siedem rzeczy, o których nie wiecie o facetach, to teraz zrobiliśmy osiem rzeczy, których nie wiecie o facetach, bo się okazało w międzyczasie, że jeszcze jednej rzeczy nie wiadomo. E, więc... Co roku będzie wam się przypominać kolejna, tak? <laughs> Zobaczymy. E, więc, więc też czekam na to, kiedy, kiedy to wejdzie do kin. E, w międzyczasie jeszcze zrobiliśmy z Krzysiem Łukaszewiczem e, kolejną rzecz, czyli e, Orlęta to historyczne, bardzo duże, wysokobudżetowe, historyczne kino, gdzie na planie czułem się jak naprawdę w hollywoodzkiej produkcji, bo wszystko było tak mega profesjonalnie przygotowane i był na wszystko czas i było widać po prostu, że, że można było stworzyć ten świat, jak adaptując na tę potrzebę część miasta na przykład albo jakichś starych fabryk, szkół i tak dalej. Nie próżnowałeś. Znaczy, nie, 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 kompletnie nie poruszanałem, do tego doszła, doszedł audiobook pierwszy, który w życiu nagrałem, czyli Rambo, e, to też taka nowość dla mnie była. No właśnie, jak to jest, zam bycie zamkniętym sam ze sobą, sitko i... No na szczęście nie sam ze sobą, bo to można by się rozleniwić i, i, i jakby to, że słyszysz swoje, swój głos w słuchawkach, to tro, troszkę takie jest dezorientujące. E, bo mo, 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 można temu po prostu ulec, nie, nie, nie słychać, e, więc na szczęście za, za okienkiem siedzi realizator, który e, tam cię łokciem e, obudź się, obudź, obudź. obudź. <śm> e, albo popra poprawia cię, jeżeli nie, 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 nie. Samemu trudno wychwycić własne jakieś błędy czy przejęzyczenia, e, więc e, na szczęście nie jest się tam samemu. Ale. Jakieś takie super łatwe dla mnie to nie było, ale ja wiedziałem, że nie będzie, ponieważ ja mam problemy z takim czytaniem na głos awista. Ja się lubię pomylić, ee, gdzieś przejęzyczyć. Jak czytam książkę, to przeczytam stronę, lubię sobie wrócić z strony wcześniej, o co tu chodziło, dlaczego to napisał. A tu trzeba lecieć. Jeszcze mało tego, trzeba tym głosem trochę oddać. Nie tyle postaci, bo, 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 bo to, nie, to jest drugorzędne, ale klimat tej książki, klimat tej akcji jeszcze, bo to jest tam, tam jest bardzo dużo akcji. E, a z drugiej strony, jakby nie stracić jakby tego, że jesteśmy tylko opowiadaczami historii. Nie? Że, to, że to nie jestem ja i moje życie nie jestem tym bohaterem, tylko ja czytam czyjąś historię. Nie? No i tego się uczyłem jakby w trakcie tych trzech części. E, ja w ogóle jestem w pełen podziwu, ponieważ jesteś aktorem no, z rozległą paletą talentów. Pamiętam też, jak oglądałem ciebie na scenie stand-upowej, gdzie opowiadałeś, jak to się sprzedaje odkurzacze. Tak, to był taki czas. Tak. Ale to, ja byłem, Byłeś w tym fenomenalny i zastanawiam się, czy to był dla ciebie tylko epizod, czy myślisz, że można byłoby do tego wrócić? E, myślałem, żeby nie wrócić do stand-upu. Ten stand-up mnie bardzo, bardzo fascynuje. Ja e, bardzo lubię oglądać stand-up. E, teraz się zrobiło tego tak dużo, że e, oczywiście im więcej tego jest, tym więcej jest słabych występów, tym, e, i, i, i tych, tych dobrych jest ciągle procentowo mniej więcej tyle, tyle samo. Natomiast e, ja stwierdziłem po pewnym czasie, że ten stand-up, żeby był uczciwy, no to musisz opowiadać jednak o sobie, przez siebie. E, więc trzeba, nie, nie może być tak, że masz e, ghostwritera, który pisze za ciebie teksty. A ty jesteś jakby wykonawcą, jakby tylko... No tak Andrzej Gramowski <gry> ma, on sam przyznaje się do tego, że, tak, to, że jemu że bo tak, po prostu tak, tak, wychodzi tak, i Tak, tak, wygłasza. tak, no ja, ja też tak miałem, e, też tak miałem i Robert Górski, a Blart Giza, no, naprawdę to na, na najlepsi, z najlepszych pisali. No ale mimo wszystko e, gdzieś ja podchodziłem do tego, jak do budowania postaci czy roli, więc e, ten tekst miałem opanowany, wiedziałem jak i co chcę nim przekazać, natomiast nie było tam we mnie gotowości, przez to, że to nie moje słowa, na pewnego rodzaju improwizację, która jest bezcenna w stand-upie i na coś takiego, że mógłbym sobie pozmieniać, pododawać różne inne rzeczy, uaktualizować je, jeżeli bym to powtarzał w programie. Tak, no jakimś... też reagując na to, jak widownia. Tak, reaguje. więc doszedłem do wniosku, że najlepiej, jeżeli jednak się jest autorem tych tekstów, że to musi wypływać z, z ciebie, że to jest jakby osobny talent. Ten, a... Tego talentu akurat nie posiadam. E, i, I też chyba nie będę go jakoś szczególnie rozwijał. No szkoda, nie, bo to ja pamiętam, że to dobre było po prostu, no ale to. No inaczej, to dziękuję, jak ci się podobało. Natomiast. To mówię, to, sala to, rżała ze śmiechu, to dobrze to to pamiętam. Tak, ale to są przecież aktorskie sztuczki, jakby nie. Natomiast e, rżeli głównie z. z rżeli, no. śmiali się z tego. To tam zostało napisane, czyli, czyli z tekstu autora, który był dobrze napisany, e, i ja zrobiłem wszystko tylko, żeby to w miarę atrakcyjnie, sprawnie i dosyć energetycznie bo ja lubię ten stand-up jednak taki energiczny, jak ja nie wiem, Eddie Murphy, czy, e, czy Robbie Williams. Robbie Williams. Ale to nie było moje, znaczy to, to równie dobrze mógłby być spektakl, nie musiałoby to być stand-upem, mógłby to być spektakl, gdzie jest dla mnie czwarta ściana, ja mówię i nie ma interakcji z publicznością. A, a jednak stand-up się tym żywi, że ta interakcja jest. Nie? Ja Jeszcze, jeszcze stand-up ma coś takiego, jeden element, którego ja nie lubię że lubią obrażać ludzi, e, czyli e, oczywiście to jest wszystko... Ja, to niby, tak sobie, sobie ktoś wybierze. Jest to, to konwencja jak, jakaś, ale mimo wszystko tego nie lubię, że sobie wybierają jakąś ofiarę na widowni o i o, ty, łysy, a to, 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 to twój chłopak obok czy I, i stawiają w bardzo niekomfortowej sytuacji tego widza, reszta ma z tego bekę, ta osoba, ta osoba niekoniecznie. E, no, a ja, ja akurat takiej formy nie lubię, dlatego, jakby odcinając się od widowni w stand-upie, no to właściwie tworzy się tylko taki monodram bardziej, łamen show bardziej mm. niż stand-up. Więc takie one man show, to ewentualnie jeszcze mógłbym wrócić do tego, ale już nie, ale, ale stand-up, taki, taki żywy z publiką, to, to gdzieś nie moja działa. Wtedy to, to, to byliście pionierami razem z HBO, prawda? I to tak, to były Radom, pierwsze koty za płoty. Na potem po tobie występował z e, Stamisowcem ze, ze tak, swoim... Tak, 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 tak. To, to, było też to były czas. poszukiwania, tak, tak. tak. No, przetarli się trochę, że tak powiem, drogę, bo ludzie przynajmniej wiedzieli, czym jest stand-up. Bo to jednak głośne było, my, głośne było. Myślę, że bardziej chłopaki z jakichś klubów komediowych, ze stand-upów Polska, oni przecierali te prawdziwe ścieżki. Ale kiedy ścieżki. to było? To było jakieś, wydaje mi się, z 10 lat przed nimi. No. E, tak, ale, ale myśmy jednak, to jednak były występy, że weźmiemy zawodowców, którzy przedstawią tekst. To by było bliżej kabaretu, tylko ostrzejszym językiem. Czy to było przełożenie amerykańskiego stand-upu? Tak. Bo oni tak mieli, tylko tak. że tam faktycznie osoby, które my widzimy jako stand nam się wydają, że to są wielkie gwiazdy. Mało osób wie, że właśnie Eddie Murphy nim został gwiazdą to właśnie musiał przejść całą Przietarł tą drogę tym, i tak. właśnie przetarł kilkanaście klubów w, całej, w całych Stanach Zjednoczonych, tak. żeby ktoś zaprosił go do Carsona, a od Carsona ktoś powierzył mu rolę w filmie czy serialu. I tak większość tych komików przeszła tę drogę. Więc no, u nas próbowano na skróty po prostu, ale żeby też pokazać, że to działa. Właśnie to nie było tak. Tak, ale, ale no, pamiętam sam, jak, jak miałem klub y, wkręt jeszcze tutaj niedaleko na Chomskiej, no to y, była tam scena i jednym z jakby takich sztandarowych punktów w, w programie tej sceny był co tygodnia dniowy e, występ stand -upu. albo był to open mic, albo, albo po prostu te grupy e, stand-uperów, stand stand e, się gromadzili i dawali swój program tam w pięć, sześć, siedem, osiem osób, nie? i to jakby ja cały czas, ja to lubię, ja to lubię też oglądać, e, zazdroszczę tego talentu, który, którzy mają tego bezpośredniego kontaktu z publiką, no ale my byliśmy jednak wyćwiczeni trochę jako aktorzy do tego, że opowiadamy pewną historię, jakby nie potrzebują z komentatora do tego. My potrzebujemy czuć oddech i czy ta publiczność nas słucha, nie słucha, czy, rea czy reagują tak, jakbyśmy chcieli, czy to, co my chcemy im przekazać, spotyka się z odpowiednią reakcją, natomiast y nie potrzebujemy ich jako współtwórców takich, że nam coś teraz e wiesz, powiedzą, e rozwalą, do góry nogami przekręcą. E to, 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 to to, to, to do tego my nie byliśmy nigdy jakby przygotowywani, nie? To... No właśnie, a to aktor teatralny nie musi niekiedy, że tak powiem, improwizować na to, co się wydarzyło na, na sali? To to nie jest nie to, 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 to nie, to nie, nie, to aż tak daleko to nie idzie, nie na sali, nie na sali. Jest potrzeba improwizowania do tego, co się dzieje na scenie, czyli reagujesz jakby w postaci w stosunku do tego, co się innym postaciom przydarza, albo co się nieoczekiwanego nie na scenie zdarzy. Ale to jest, wiesz, że to jest za czwartą ścianą. Wiesz, że to jesteś, Ty jesteś bezpieczny w tym, e, że nikt nie wejdzie w tą dyskusję na temat tego, co ty mówisz. A nikt nie próbował cię, że tak powiem, zagotować dla, dla jaj na scenie. No zagotować, to, to, to tak. To, żeby to właśnie robimy. zmieniając podrzucaje coś innego, gdzie tak, ty nagle tak. musisz właśnie zaimprowizować, żeby jeszcze widownia się nie kapnęła? Nie, ale to są takie drobne rzeczy, nie, nie wybijające. Znaczy na, na to jakby jesteśmy gdzieś z tyłu głowy gotowi, że zawsze się to może zdarzyć. Właśnie rozmawiałem kiedyś z Wojtkiem Zielińskim i też z Borysem Szczycem, bo oni grali razem w Hamlecie i mówią, że często sobie tak robią, żeby cały czas być w tej gotowości, tak, żeby się nie rozleniwić, tak, że tak. przychodzę i po prostu walę swój tekst, bo robię to co wieczór, mam to nauczone, tylko cały czas muszę być w pełnej gotowości. Co on może mi zrobić? No tak, tak, można tak. <laughs> Dobrze, dziękuję Ci Leszku, że nas odwiedziłeś. Was zapraszam do zapoznania się z trzema częściami Rambo na Storytelu oraz czekamy na te wszystkie filmy, a tylko tak nadmienię, że Leszek wymienił tutaj trzy, w tym momencie na premierę w Polsce czeka 60 rodzimych produkcji, więc jak już kina się rozkręcą, to mamy na co czekać. A weekendów są 52 czy tam 4, więc nawet jakby co weekend była premiera, w jeden rok nie zdążył. Ale będziemy się starać, żeby to się udało. Dzięki Ci wielkie. Dzięki wielkie, pozdrawiam.